My świętujemy ten dzień 1 maja od 120 lat. Od 120 lat ten dzień dla nas jest najistotniejszy i najważniejszy. To nie wybiórczo, jednorazowo chcemy się pokazać. My chcemy przypomnieć i wywołać dyskusję. Dyskusję o niegodziwościach, o zapomnieniu pracowniczym, o zapomnieniu weteranów pracy. Chcemy w tym dniu upomnieć się o podstawowe prawa pracownicze. Myślę, że ci wszyscy, którzy dzisiaj przepychają się do pierwszych ław przy ołtarzach, będą także pamiętali o tym, o czym głosił wielki Polak, dziś błogosławiony. Że będą pamiętali o tym, że nie tylko deklaratywnie i na pokaz, ale w życiu, w praktyce będą wdrażali jego naukę. Będą opowiadali się za dialogiem, którego w Polsce brak. Niestety on jest tylko na pokaz. Święta, które powinno być świętem dla każdego, ale nie jest. Bo trudno, żeby było świętem dla tych, którzy tej pracy po prostu nie mają. Bo dziś praca stała się przywilejem. Ponad 2 200 000 obywateli zarejestrowanych jest jako bezrobotni. Aż 83% z nich nie ma prawa do zasiłku. Jak ci ludzie mają żyć? Niech Donald Tusk im to powie. Niech Donald Tusk powie, jak mają żyć młodzi absolwenci wyższych uczelni. Bo dziś blisko połowa z nich nie ma pracy. Albo nie. Niech nie mówi, jak mają żyć. Po prostu niech powie, jak mają znaleźć pracę. Panie premierze, dziś nadszedł czas realizacji przedwyborczych obietnic. Młodzi ludzie chcą pracy. Chcą, by żyło im się lepiej. Dlatego dajmy panu premierowi szansę. Wyślijmy do niego swoje CV. Niech wyślą je wszyscy ci, którzy tej pracy nie mają. Panie premierze, my jesteśmy tu. A gdzie pan jest, panie premierze? Na klęczkach. Panie premierze, czas podziękować Angeli Merkel. Premierowi Wielkiej Brytanii już pan podziękował. Pan najwidoczniej sobie nie radzi. Panie premierze, niech pan zobaczy, jak to jest być pokoleniem 1200 brutto. Bo moje pokolenie jest pokoleniem 1200 brutto. Jak to jest żyć za 1200 brutto, panie premierze? Czy pan wie? Czy wie minister Rostowski? Czy wie pana rząd? Bo najwidoczniej nie. Trzeba dziękować obcym rządom, kiedy samemu jest się nieudolny. Od dzisiaj wysyłamy CV do pana, panie premierze. Śmieszne? Może śmieszne, ale bezrobocie nie jest śmieszne. Nieważne, czy to bezrobocie młodych ludzi, starszych ludzi, czy kobiet. Bieda nie jest śmieszna, panie premierze. Dzisiaj pan i pana rząd powinniście być tu. Panie premierze, wzywamy pana do opamiętania się. To już koniec pana rządów. Nie zrobił pan nic. Chcę powiedzieć o sprawie, która wydaje się powinna dotyczyć nas wszystkich. Tych, którzy chodzili do szkoły, tych, którzy mają swoje dzieci w szkole, bo edukacja była i jest oprócz służby zdrowia najważniejszą dziedziną życia społecznego. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że oto Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje ustawę, która lada moment, jeżeli rząd ją przyjmie i parlament uchwali, może spowodować, że z dobrze pracujących, bezpłatnych szkół samorządowych lada moment powstaną szkoły prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. One dzisiaj będą bezpłatne, ale za rok,
dwa, każda z tych szkół będzie wymagała od rodziców, od nas, nauczycieli także, pokrywania faktycznych kosztów prowadzenia tej szkoły. Dzisiaj to jest zadanie samorządu terytorialnego. Należy zrobić wszystko, żeby w budżecie państwa znalazły się środki na to, żeby te ubogie samorządy mogły szukać wsparcia w budżecie państwa, a żeby nie musiały likwidować szkół, a żeby nie musiały przekazywać tych szkół w ręce organizacji pozarządowych, bo to obróci się przeciwko polskiej edukacji. W tym pięknym, chociaż deszczowym dniu pragnę przekazać wszystkim obecnym tutaj i wszystkim, którzy świętują razem z nami w całej Polsce, serdeczne pozdrowienia od Unii Pracy. Unia Pracy od swojego powstania, czyli od 19 lat, prawa pracownicze i prawa ludzkie ma jako główne punkty swojego programu. Wróciliśmy, godzinę temu składaliśmy wiązankę pod bramą straceń na Cytadeli. Razem z przedstawicielami OPZZ-u, razem z przedstawicielami SLD. Złożenie tej wiązanki było powtórzeniem zobowiązania, że nie opuścimy ludzi pracy w tym krytycznym momencie, że będziemy o godność pracy walczyli. A jest o co walczyć. Kryzys światowy pokazał, że liberalny kapitalizm zabrnął w ślepy zaułek. Należy bez wątpienia zmienić podejście do światowej gospodarki. Należy bez wątpienia zmienić podejście do ludzi pracy. Od zawłaszczania naszej przestrzeni publicznej przez Kościół widzimy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Chciałabym zwrócić zwłaszcza uwagę Państwa na zawłaszczanie edukacji przez Kościół. Mamy w tej chwili taką sytuację, że do 7 godzin lekcyjnych tygodniowo dochodzą zajęcia w różnych szkołach na różnych szczeblach. 7 godzin tygodniowo to jest około 3000 godzin lekcyjnych w ciągu edukacji. To jest tak, jakbyście Państwo posłali swoje dziecko na 3 lata do seminarium duchownego. Każdy się domyśla, jaki poziom reprezentują seminaria duchowne i jaka to wobec tego jest strata czasu bardzo młodych ludzi, którzy nigdy już nie będą mieć takiej chłonności umysłu, jakie mają w czasie swojego dzieciństwa. Chciałam bardzo wszystkim przypomnieć, że lekcje religii nie są obowiązkowe i że od rodziców zależy poziom intelektualny dzieci. Od rodziców zależy przygotowanie do życia tych dzieci. Od rodziców zależy ich sytuacja w przyszłości na rynku pracy. Szanowni towarzysze, nie zapominajmy, że mówiliśmy do siebie niektórzy towarzyszu, a w Polskiej Partii Socjalistycznej takich zostanie zawsze. Od zarania jej powstania Polska Partia Socjalistyczna ma 119 lat. I od zarania dziejów zawsze walczyła o Polskę. Nie było jeszcze Polski, a już PPS był. I zawsze było w programie na pierwszym miejscu sprawa prawa ludzi i ludzi pracy przede wszystkim. Ja myślę, że dzisiejsza pogoda świadczy o tym, że niebo płacze nad Polską. Niebo płacze nad losem ludzi. I niebo płacze i pokazuje, że coś się z tą Polską stało. Na to trzeba przede wszystkim sobie spokojnie popatrzeć. I co dalej? Proszę Państwa, byłem niedawno w takiej niedużej miejscowości Łapy, pod Białymstokiem.
to jak w soczewce widać, na czym polega transformacja Polski. Nie wstydźmy się za PRL. Było w tym okresie wiele nieprawidłowości, wiele zła, ale myśmy ten kraj odbudowali. Myśmy budowali zakłady pracy. Za Gierka zbudowano 527 zakładów pracy, które dzisiaj się sprzedaje i mówi się, że nie ma pieniędzy. Chce się likwidować wszystko. Prywatyzacja. Ostatnie polskie skarby. Polskie poczty chce się zlikwidować. Strategiczne zakłady chce się sprywatyzować. Staniemy się wyrobnikami w naszym kraju. Szanowni Państwo, zbudowaliśmy wiele zakładów pracy, szkół, szpitali. Dzisiaj to się likwiduje. Dzisiaj młodzież wyjeżdża za pracą. Mimo że przysyłają później kilkanaście miliardów do tego kraju i to wszystko po prostu ginie. Kłamstwa, które media powtarzają, że zadłużenie Gierka było wielkie. Za Gierka, jeszcze raz powtarzam, zbudowano 3 miliony miejsc mieszkań. Zbudowano drogi, mosty. Brawo! Lodo Warszawy, Lodo Warszawy! My, Lewica, nie jesteśmy z cukru. Dlatego dzisiaj nie słodzimy. Ale ponieważ, że Lewica nie jest cukrą, to nie boimy się tego też. Głowy do góry! Nie jesteśmy z cukru i nie damy się rozpuścić w tym morzu prawicy, klerykalizmu i liberalnej głupoty. Ludu Warszawy, dzisiaj święto prac. To dzień walki o nasze prawa, ale też nasz dzień. Dzień naszego spotkania i dzień radosny. Spotkajmy się po demonstracji na tradycyjnej szklaneczce lewicowej herbaty. I zobaczcie, nie lecą w kierunku placu Piłsudskiego.